pańskiej szkole znajdują się Żydzi. A niemieccy uczniowie wiedzą, że to przecież wrogowie świata. Witamy serdecznie. Jesteśmy dokładnie na Dolnym Śląsku, powiat Świdnicki, miejscowość Mokrzeszów. Za moimi plecami potężny pałac w Mokrzeszowie z mroczną i hitlerowsko-niemiecką historią. Dlatego, że chodzą plotki, iż tu właśnie w tym pałacu znajdowała się organizacja zbrodnicza, która nazywała się Lebensborn. To była właśnie kuźnia fanatyków hitlerowskich, tych, którzy później mieli walczyć za Führera, umierać za Führera, tych, którzy później dokonywali eksterminacji Żydów, Polaków, Słowian. Plotki. Natomiast na pewno w tym pałacu znajdowała się siedziba Związku Dziewcząt Niemieckich, a więc takiej organizacji, która zrzeszała wszystkie niemieckie dziewczęta i one później po obróbce były oddanymi zwolenniczkami hitlerowskich, nazistowskich Niemiec. I właśnie dzisiaj będzie odcinek o tym, jak wykluwał się mały Naziol, jak budowano właśnie z chłopców, z dziewcząt, z młodzieży niemieckiej oddanych do krwi i kości zwolenników Adolfa Hitlera, gotowych za niego umierać, ginąć i zrobić wszystko, o czym tylko Führer zamarzył. Słuchajcie, tutaj bardzo trudno się dostać. Nie można sobie wejść od tak z ulicy. Wstęp jest surowo zakazany i grożą za wejście tutaj bez zgody bardzo wysokie kary. Specjalnie dla Was załatwiliśmy zgodę i możliwość realizacji tego odcinka w tym mrocznym i rzeczywiście mało dostępnym miejscu, jakim jest dzisiaj pałac w Mokrzeszowie. Za to bardzo chciałbym podziękować staroście Świdnickiemu, że umożliwił nam właśnie wejście do tego urbeksowego pałacu. No to ruszamy do pałacu w Mokrzeszowie. To wprost niewiarygodne, że przez 12 lat istnienia III Rzeszy udało im się stworzyć zamknięty szczelnie system edukacji, który tworzył z dzieci w hitlerowskich Niemczech oddanych fanatyków dla Führera. Szkoła i edukacja była swoistym poligonem, gdzie obowiązywała zasada: daj dziecko Hitlerowi, od kiedy zaczyna mówić i myśleć. Ono ma być wtedy jego. I oczywiście dawali. Posyłali swoje dzieci do przedszkoli, żłobków, szkół i dawali również zgodę, aby nad dziećmi zaczęła mieć pieczę partia nazistowska, NSDAP. Co powodowało, że z tych dzieci wylęgały się fanatyczni zwolennicy Adolfa Hitlera, gotowi za niego umrzeć i ginąć. Mało tego, powodowało jeszcze głębszy, inny temat, że z takich właśnie młodzieży można było wyhodować super bohatera, super żołnierza, który bez dwóch zdań spełniał każdy rozkaz wodzów i tych, którzy III Rzeszą rządzili. Gregor Zimmer był dyrektorem amerykańskiej szkoły w Berlinie do 1939 roku. Zdawał sobie doskonale sprawę, że młode Niemcy poddane takiemu systemowi edukacji to bomba z opóźnionym zapłonem. Raz zobaczył pod swoją szkołą, jak inni niemieccy uczniowie obrzucali jego uczniów kamieniami. Co zrobił? Natychmiast interweniował w tej sprawie u dyrektora niemieckiej szkoły. A co usłyszał? Herr Zimmer, nie mogę zatrzymać spontanicznej woli i akcji ludu. Proszę pamiętać, pan jest sobie sam winien. W pańskiej szkole znajdują się Żydzi, a niemieccy uczniowie wiedzą, że to przecież wrogowie świata.
Niemieccy uczniowie wiedzą, że cały świat jest przeciwko Żydom i że w przyszłości będzie z nimi walka, a oni, jako oddani Hitlerowi, będą z nimi walczyć i ginąć za Führera. W szpitalu miejskim w Berlinie dokonuje się setek sterylizacji. Są to kobiety chore, upośledzone albo z wadami genetycznymi. System hitlerowski już przed narodzinami ma pieczę nad tym, kto narodzi się w III Rzeszy. Dlaczego? Dlatego, że nie można sobie pozwolić na to, aby nie była to jednostka, która wedle ich oczywiście opisu ma być zdrowym i pełnej krwi Aryjczykiem. Zimmer jest zdziwiony. Jak to możliwe, że sterylizujecie ludzi? Odpowiada mu dyrektor szpitala. Herr Direktor Zimmer, to przecież mamy na to sądy. To sądy wydały decyzję. Wszystko u nas w Rzeszy odbywa się zgodnie z szacunkiem do prawa. Trzecia Rzesza bardzo mocno promuje i naciska na rozrodczość. Para, która ma ze sobą się związać, musi poprosić o zgodę partii. Partia sprawdza, czy z tej pary będą dorodni Aryjczycy, wydaje zgodę na połączenie, para się łączy, oczywiście bierze ślub i co dostaje? Oprócz książki Mein Kampf dostaje pożyczkę na start życiowy. Ale jeżeli ta para będzie miała czwórkę dzieci, to państwo tą pożyczkę anuluje. Nie ma. W ogóle w III Rzeszy uważa się bardzo krótko. Jeżeli kobieta nie urodziła czwórkę dzieci, piątkę, szóstkę bądź wyżej, to ta kobieta jest leniwa. Nie nadaje się, aby być kobietą w Rzeszy. W III Rzeszy znika pojęcie dziecka nieślubnego. Od tej pory to państwo jest właścicielem dziecka i sprawuje nad nim pełną opiekę. Kobiety, przyszłe matki, w takich idyllicznych miejscach jak te są przygotowane do urodzenia. Nie muszą pracować, nie muszą wiele nic robić, ale muszą chodzić codziennie na specjalne szkolenia ideologiczne. Gdzie mówi im się na przykład, że Niemcy są przywódcami świata, że inne państwa to wrogowie Niemiec, że Żydzi za pomocą żydowsko-masońskiej finansjery z Wall Street starają się kierować całym światem. I w ogóle, że mają misję. Partia pomaga, partia dba, partia płaci rachunki, a one mają specjalną misję dla państwa. Kogo? Jaką misję? Rodzić żołnierzy dla Hitlera. A później, kiedy dziecko się rodzi, jest w domu i specjalna opieka społeczna kontroluje, co w tym domu się dzieje. Czyli na przykład, czy dziecko odpowiednio podnosi Heil Hitler, czy wie, kim jest Adolf Hitler i wie, jaką ma misję w przyszłości. Czyli jaką misję? Rzucać bomby na innych w imię i chwałę Adolfa Hitlera. Świadczenia socjalne, jakie dostawali obywatele Niemiec, nie były oczywiście dla nich obojętne. Trzeba pamiętać, że Niemcy były po przegranej I wojnie światowej, po kryzysie, po hiperinflacji, a państwo zaczęło opiekować się matkami, ale nie tylko matkami, pomagało również w wychowaniu, bo dzieci w przedszkolach dostawały i żłobkach darmowe posiłki, owoce, mleko i to wszystko bez płacenia.
kupowano dzieciom mundurki, buty, proporczyki, obrazki, książki. Zajmowano się nimi, oczywiście w zamian za ich duszę. I tak dziecko, które wyszło z przedszkola, szło na wyższą edukację. Przecież w samych Niemczech do Związku Dziewcząt Niemieckich Idlo Hitler Jugend należało 8 700 000 młodych ludzi. To całe pokolenie, które później stanęło do walki na froncie wschodnim, na froncie południowym, na froncie zachodnim, które później w Einsatzgruppen i w Waffen-SS siało strach, zagładę i cierpienie. Ale jeszcze wtedy, właśnie w tym czasie, kiedy ja to teraz opowiadam, nikt nie przypuszczał, że właśnie do tego tworzona jest ta potężna i fanatyczna armia. Szkoła była przesiąknięta ideologią nazistowską. Przede wszystkim wszyscy nauczyciele musieli należeć do Związku Nazistowskich Nauczycieli w Niemczech. A każda lekcja zaczynała się od salutu, od Heil Hitler. Potem sprawdzano umundurowanie. Lekcje i uczniowie prowadzone były w ciszy. Uczniowie na baczność zgłaszali się i odpowiadali na pytania nauczyciela. Wszystko w ramach dyscypliny, karności i wojskowego drylu. Uważano na przykład, że w biologii panuje demokracja, a nie, że silniejszy wygrywa nad słabszym. Lekcja biologii wyglądała mniej więcej tak, że nauczyciel zaprowadził dzieci do ogrodu. I tutaj każdy z nas mógłby się spodziewać opowieści o owadach, o życiu roślin, o fotosyntezie, nic bardziej mylnego. Nauczyciel mówi właśnie do swoich dzieci, że to jest święta germańska ziemia, która została zabrana podstępnie za pomocą traktatu wersalskiego. I istnieje tylko jeden człowiek, który potrafi ją odzyskać. A wy macie mu w tym pomóc i jeżeli będzie taka potrzeba, to w tej germańskiej ziemi spoczniecie. Na geometrii uczono się o trajektorii pocisków, i o tym, jak bomby spadają na miasta. A na przykład na chemii to były reakcje, jak powstają gazy bojowe, różnego rodzaju trucizny, czy też innego rodzaju związki, które mają pomóc na przykład oczyścić Niemcy z wrogów ludu. Oczywiście głównym kierunkiem było kształcenie ideologiczne. Na przykład wmawiano dzieciom, że Führer jest Bogiem i tylko on może wyzwolić Niemcy spod jarzma traktatu wersalskiego. Najzwyklejsze gry i zabawy sprowadzano do gier i zabaw typu wojskowego, a więc na przykład tropienie szpiegów, łapanie wrogów, czy też również pomaganie policji w tropieniu tych, którzy są przeciwnikami nowego ładu, który buduje Trzecia Rzesza. Bajki. I tu jest właśnie najciekawsza rzecz. Jeżeli chodzi o baśnie braci Grimm, uznali za nudne i całkowicie bezużyteczne. Natomiast jeżeli chodzi o Królewnę Śnieżkę, powiedziano, że nie będzie tej bajki w szkołach niemieckich, dlatego że ona gloryfikuje upośledzone stworzenia i tą bajkę całkowicie wyrzuca się z podręczników. Ale są nowe bajki, które mają dać obraz współczesności tamtego okresu w walce, w budowaniu nowego świata. A na tym, na czele tego właśnie nowego świata stoi Führer. Jest bajka o niemieckiej dziewczynce, która chodzi po hitlerowskich Niemczech, odwiedza niemieckie rodziny i sprawdza, czy rzeczywiście to, co nakazała partia, jest w tych domach, no oczywiście, robione. Chodzi tutaj o niedzielę, o jedno garnkowe danie,
W ten sposób zaoszczędzone pieniądze rodzina niemiecka dawała mundurowym, a oni wpłacali na konto partyjne, a partia potem oczywiście tymi pieniędzmi rządziła, a wydawała je na przykład na pranie mózgów dziecięcych, czyli o tym, co ja dzisiaj w tym odcinku, w tym naszym reportażu opowiadam. I bajka opowiada właśnie o tym, że ta dziewczynka przygląda się, czy Eintopf rzeczywiście jest w tych domach wykonywane, czyli to jedno garnkowe danie. Oczywiście prawie we wszystkich rodzinach jest to przestrzegane, ale jest rodzina, która tego nie przestrzega. Je pieczeń. I to bardzo szeroką, grubą, wielką, tłustą pieczeń. To jest taka alegoria do tych elit, które są zdegenerowane. A więc na przykład do arystokracji. I ta dziewczynka tak długo mocno kłuje i przemawia do serc tych zatwardniałych elit, aż one są zmiękczane. Ona im tłumaczy, jak dużo Führer zrobił dla Niemiec, jak dużo jeszcze w przyszłości pokaże, jak będzie się Niemcom żyło godnie i bardzo na wysokim poziomie. I wtedy te elity, ich serca są zmiękczane, oni decydują się, aby nie wyśmiewać się z biedniejszych sąsiadów, na następną niedzielę robią to jedno garnkowe danie i zapraszają tych bardziej uboższych. A jeszcze, co jest najważniejsze, ta para tych właśnie elit, która jadła pieczeń, jest bezdzietna. I ta dziewczynka powoduje, że oni stwierdzają, że muszą zacząć produkować dzieci dla Hitlera. Pewien brytyjski dyplomata, który był w tamtym czasie w Niemczech na swojej dyplomatycznej służbie i obserwował niemiecki system edukacyjny, zapisał w pamiętniku, że nie ma żadnych wątpliwości, że tak wychowany człowiek niemiecki, tak wyszkolony i fanatycznie właśnie wypompowany, to człowiek, który w pierwszej okazji chwyci za broń. Kończąc ten wywód, napisał, że Hitler zasiał smocze zęby. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy Wam, że nas wspieracie, bo dzięki takiemu wsparciu możemy penetrować i właśnie odkrywać takie miejsca jak te. Oczywiście robimy to specjalnie dla Was. Dziękujemy również staroście Świdnickiemu, bo to tak naprawdę dzięki niemu udało nam się tutaj w pełni i całkiem legalnie dostać. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów. Wspierają nas Adamigo 50, Awid 2, Tomasz Barabasz, Grzegorz Barsz, Bajker Budzyk, Radosław Burczyk, Wojciech Bylski, Michał Chmielarczyk, Artur Chojecki, Radosław Depo, Remigiusz Golanowski, Gildorf K., Mirosław Kana, Kamil Klarecki, Michał Komisarski, Anna Kudła, Krystian Kulikowski, Marcin Lukomski, Bartosz Łyżwa, Elsenau Militaria, Galica Production, Damian Ślęp, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Mariusz Schubert, Mariusz Tokaj. Ogromnie Wam za to serdecznie dziękujemy.